Witam Państwa. Jesień na wsi, niezależnie od pogody, była czasem wielu prac zarówno domowych, jak i polowych. To czas największego dobrobytu i sytości dla ludzi żyjących w tradycyjnych społecznościach. To czas robienia zapasów, gromadzenia i konserwowania żywności. Od obfitości letnich urodzajów bowiem zależeć będzie życie w ciągu wielu następnych miesięcy. Gospodarze starali się zasiać zboże o zimę przed 8 września, czyli przed świętem narodzenia Najświętszej Maryi Panny, zwanym zwyczajowo świętem Matki Boskiej Siewnej. Na polach należało jeszcze wykopać ziemniaki, zebrać kapustę, cebulę, marchew, w sadach zbierano śliwki, jabłka i gruszki. Udawano się również na grzybobranie. To właśnie jesienią kiszono kapustę, wyciskano sok z buraków, suszono śliwki, smażono powidła, konserwowano mięso, przygotowywano i wędzono wędliny, smażono smalec. Wszystkie zapasy przechowywano w chłodnych piwnicach, zapobiegając ich zepsuciu i utrzymując w niskiej temperaturze. Gospodarze zabezpieczali też ziemniaki i brukiew oraz ziarno na zimę. Późną jesienią kończono pracę w polu i wtedy praca przenosiła się do pomieszczeń, a było co robić w zaciszach domowych. Prym wiodły gospodynie, którym długie jesienne wieczory wypełniały przędzenie, tkanie czy darcie pierza. Jesień na wsi to też czas na organizowanie i świętowanie swatów oraz zaręczyn, a zebrane już plony dawały możliwość na przygotowanie wystawnej uczty weselnej w przypadku zamożnych gospodarzy oraz skromnej uroczystości w przypadku biedniejszych. Odbywały się też spotkania towarzyskie, jakby na przekór aurze za oknem ludzie postanowili ożywić swe domy śmiechem i radością. Organizowano też wiejskie zabawy. Dawne sprzęty codziennego użytku możecie Państwo obejrzeć na stałej ekspozycji etnograficznej Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie.